Moi drodzy, witamy was przeserdecznie, duet Izak i Rojo, Piotrze, Mordeczko, Kopelat, hej! No, no witam. Witam bardzo serdecznie, już się stęskniłem tyle czasu bez siebie, już tak przez te Vegasy, wyloty i w końcu razem znów. Miałem na myśli Counter-Strike, ale bardzo miło, że rozwinąłeś, powiedzmy, swoją odpowiedź o takie dodatkowe rewiry przyjaźni. Moi drodzy, przed nami, zwróćcie uwagę, co tu się wyprawia, co się zaraz będzie wyprawiać w ramach radarku GTA, tak. Counter-Strike GTA. Jak tak patrzę właśnie na ten radar, to tak sobie myślę, GTA, Wiedźmin 3 i ta mapa. Dokładnie tak. Moi drodzy, poczytajcie sobie. Ja już poczytałem, ja wiem. Znaczy, chcecie, żebym powiedział, tak? O co chodzi? Generalnie w strukturę tej mapy wmontowane jest kilkadziesiąt mini misji, mini questów, apteczki, porozsiewany jest autobus, który przyspiesza na naszą podróż od lokacji do lokacji. Nie wiem za bardzo, co chodzi dał. Ja bym dał jeden. A to jest easy difficulty. A to jest, widzisz, to jest dwa. Tak, ale na hardzie to zajmuje przejście nawet 4 godziny. Także zawsze możemy to podzielić na kilka odcinków. Czy zobaczymy, jak się będziemy bawić, yes, tak? Yes or no? Jest, suka bliet. A nie, bo to jest tutorial. A, to jest tutorial. No daj, jest, ja dam start i jedziemy. Okej. Okay. Ojeju, ty jak w Matrixie zobacz. Trochę tak. Ej, jesteś ty, przy a mnie to gdzieś? Jest Matrixa stary chyba. Nie ma mnie. A to stary to chyba jest chata, to chyba to mieszkanko z Matrixa, nie? No tak zaraz się, zobaczę, kurde, wiesz kojarzy. Co? Na pewno jest to jakiś, wiesz, habik. Sympatyczny. Broni nie możemy kupić. Let Misha sleep. Tego nie możemy rozwalić. Ale dobrze, ja mniej więcej wiem na mapce, gdzie ty jesteś. No, czyli nie jesteśmy tak daleko od siebie? No. Kurde, ta mapa jest gigantyczna. Takiej mapy jest. W CS-ie jeszcze nie było chyba, nie? Jest gigantyczna, ci to powiem jest te. szczerze. Introduction tutorial. Okej. Okay. Ty by się by nauczył strzelać? Walk to the storage basement. Dobrze. Będzie wyznaczony na mapie? Chyba tutaj. Job past. Ja dostałem 1000 dolków. O, to ty? Tak, to ja. Cześć! Patrz, jaki fajny plot zabaw! Ojejku. No, ja chodzę z córką na jakieś place zabaw, to odzywa się we mnie dziecko, naprawdę. Nie, żeby go brakowało na co dzień podczas nagrywek, ale strasznie na przykład kocham budować z nią jakieś różne rzeczy z klocków Lego, nie? Oj, to jest super sprawa. A tak to jest kreatywna chyba ten starter sprawa. Basement. To ty, nie, czy ty byłeś, nie? No, wiesz co, ty jesteś jakby walk to the storage basement. O kule, basement. To ja tutaj boli. Halo. Boli to boli. To boli. Dobrze, to może nie tędy. Chodźmy tędy. Niepotrzebnie mnie klikaliśmy ten tutorial po prostu. My potrzebujemy mapki, my jesteśmy tu, przeciwnicy są tam, napierdalać. Dokładnie. I to jest super zabawa i nikt nigdy nie marudził. Czekaj, pod M niestety nie ma mapy, tylko jest zmiana stron. Więc tab, tak ciężko. Tab średnio działa. A tutaj zobacz, jest... Może to literki. Są NPC-ty. No i okej, okay, weźmy sobie tego pana na przykład. Cześć. Jak się go aktywowało? Okej, okay, Cold Assassin, Mikawai. O, i widzisz. I teraz ja widzę. Kill the snitch. Kill the snitch. I ty wiesz, gdzie mamy iść? Tak, widzę. A tu faktycznie coś jest podświetlone. Aha. Tylko, że to jest, kurczę, cysterna. Powiem ci, cysterna. To nie jest snitch chyba. To nie jest wtyka, tylko to jest cysterna wielka. Tylko wiesz co, ty masz bombę. Pytanie, czy to będzie miało obstawę jakąś. Tylko... No nie wiem, napierdalamy, nie? Tak jest, second floor. Second floor, wiesz? Pokazało mi, że second floor. A aha. Tutaj widzę go. Tak? Tak. Aha, widzisz, dobra. To ty ich pikuj, dobra, a ja się go wmontuję. Burn the evidence. A, teraz musisz wejść na górę i spalić dowód. Nie ma problemu, z przyjemnością to zrobię. Tylko muszę znaleźć drzwi na górę. To nie jest takim prostym zadaniem. Dobra, chyba tędy. Nie, może tu? Ja poproszę drzwi. Poproszę schody. Okej, okay, mam schody. Dzięki. Wow! Co? Tam był... Nie zdążyłem mówisz pierdnąć, słuchaj. Ojejku, tu trzeba się czaić w ogóle. No on był tam, wejdź tam do budynku, ja już do ciebie biegnę. O był kurde. Na górze? Tak, był na górze. Kurde, widzę ślady krwi, więc chyba... No uważam. O kurde, ty! Jaki wariat! Też dedłeś?
Też dedłeś, Ja. kurde. Jezu, Mordo. jak, ale w ogóle bez szans. Bez szans, nie? Byłem bez szans kompletnie. Dobrze, zrespawn. Mam jakoś wziąć go jakoś, kurde, z zaskoczenia. Wziąłem granatę, wiesz? Też to będzie dobre rozwiązanie. To jest teraz heada w ogóle dostałem. Nie, ty gość jest jakiś Ja się potwór. zgubiłem. Tak, jakieś granaty trzeba tutaj, wiesz. Milion granatów. Spalimy go. I tyle. Dokładnie tak trzeba zrobić. A czy może to piwo byśmy też mieli zaznaczone, tylko było po prostu dalej gdzieś, nie? Nie, ja widziałem piwo tylko nad twoją głową. Po prostu ty byłeś jakby tym. No i Izak już się zajął. Wyjaśnia typa. Zjarałem to. No bardzo Bo dobrze. gościu oszukiwał, kurde, tam wcelowany był taki. Ewidentnie. Dobra, lecimy. Teraz już Bo damy radę. tak moment kobry trzeba zrobić, bo... Chyba tak. A widzisz, to był jeszcze jeden. Dobra, ty idź tam, ja sprawdzę tutaj. Dobra, O tu Jezu, z cisza. poprawy jeszcze jest, uważaj. Tak? Jezu, jak oni są, kurde, fatalni, szybcy i w ogóle. Bez szans, nie? No. No i subcia. Też chyba możesz palić dowód, nie? A zaraz sprawdzimy. Dla nas naprawdę zbawieniem to będzie nowa operacja, nie? O, I nikogo znowu nie ma. pojawią misje w kopie. Dobra, O, no i mam. subcia. Stary, misja wykonana. Te fajnie było, gdybyśmy na przykład zamiast punktów doświadczenia dostawali hajs na najlepsze pukawki. Ja bym to tak rozwiązał. No, znaczy O, wiesz, tutaj dostajesz muzyczka z kasę. GTA! Tak, to nie słyszę. Ale tutaj dostajesz kasę, za którą sobie kupujesz później bronię, nie? Mam tysiaczka. No to co, bierzemy kolejnego tego. Kościara, no. Na razie z tymi broni możemy sobie poszczelać jeszcze. Ten, no czegoś takiego jeszcze nie widziałem, ci powiem. Tylko nie zginie do autobusu. No właśnie, aż mi Proszę. potrąci autobus. I już, a mamy questa kolejnego dnia też do wzięcia chyba, nie? W razie Tak. czego. Running Beer Leo. Okej. Musimy teraz zrobić. Steal the beer znowu musimy. Okej. Te mam! Mam, Izak! Widzę! Gdzie? Co Chodź, masz? tutaj! No to właśnie też to znalazłem, ale to nie wiem, czy to jest do tego. No tak, to jest do tego. On podświetla te wytyczne zawsze na różowo. Chyba tam Także właśnie mamy wleciałem to. do... A, to faktycznie. Bo wleciałem tam do środka i się podświetliło. Tylko musimy wejść chyba głównym wejściem, a tam jest dużo przeciwników. Wiesz co, zobaczymy. Gdzie było główne wejście? No właśnie tutaj po lewej teraz. Tylko uważaj, bo tam są wcelowani już. Z szyby będzie ich widać. Dobra. Dostałem. O, ja też. Gdzieś mi się oznaczyło. Dobra, po lewej. Ja niestety poległem na placu boju. Myślisz, że nabierze się na wabik? Myślę, że może być Tak! ciężko. Nabrał się! Nabrał się na wabik, no Był co ty gadasz? wcelowany w wabik, stary. No. Kurde, jakie czary. Czary. Ale wiesz, coś czuję, że i tak zaraz zginę, także... Ja już do ciebie pędzę. Ja tam widzę, że się trzymasz jeszcze. Tak. To w ogóle jest Lidl. Tylko, że ten Lidl się nazywa Bliać. Tak wesoło. Jeszcze oponent tutaj? A to jeszcze są oponenci. Dobra. Wszystko? Wszystko. Ej, zajebiste to jest. Naprawdę, kurde, fajna zabawa. Masz wszystko? Dobra, Tak, idziemy. i musimy teraz to zapakować do tego traka tam. Ale pomysł fajny faktycznie. Ale Jeszcze moglibyśmy tytaniczna faktycznie jakoś robota, no. trochę poprawić z tym, żeby było podświetlenie, byłoby szybciej, bliżej i tak dalej, żeby było widać z daleka, bo... Ta. Wiesz, bo szukanie tego cały czas to jest masakryczna sprawa. Trochę tak. No ale wiesz, cieszmy się, że wiesz, mamy w łapach tą magię montażu. Oh Job yeah. passed, alright. Jest spoko. No dobra.
To można brać chyba kolejną w takim razie. Chociaż jesteśmy teraz w innym neighborhood, że tak powiem, ale może będziemy się kogoś innego, nie? Od tego Czekaj. pana bierzemy. Weźmy Wybierz tego typa. questa. Nie wiem, czy możemy tego wziąć. A, możemy. Okej. Okay. 9 NAK. Bring the guns from Nikita basement to Vlad. Okej. Okay. Dobra, i teraz musimy znaleźć ten. Kamienicę. Nikita Okej. basement. Znaczy, a Nikita to która to jest? Pewnie na N jakaś, nie? No. Dobra, ja tylko jestem ciekaw, gdzie można sobie tu kupować jakieś rzeczy. Ja widzę, Właśnie że tu jest gdzieś w tej naszej apteczka. bazie pewnie, wiesz? Tam gdzie się... O, jest apteczka. Wziąłem sobie tutaj. Tak? Aha, No. ty możesz z tego korzystać. Okej, okay, super. Dobra, słuchajcie, wracamy zaraz, jak znajdziemy Nikitę. Po prostu. O, tutaj patrz, podświetliło się, zobacz. Tak, Jest. jest, mamy to, dobra. Fajnie. Ja teraz spokojnie. A, dobra, to jest gdzieś niżej. Ja wejdę od garażu, tak, myślisz? To anatema domek jakiś? To jest domek, więc prawdopodobnie tutaj będzie zejście na dół. Dobra, Tak sprawdźmy to. stawiam. O, zobacz, tutaj jest piwnica. Tak, Oj, mam. znalazłeś? Widzę, jestem przy tobie. Dobra, fajnie, mamy to. No, idziemy do Wlada. Okej. Chyba Widzę, że się tędy. nikt to nie obrazi. A? Spoko. Okej, tam jest auto. Chodź. Jesteś. Aha, spoko, nie, bo ja już poszedłem zapatrzyłem skrótem. się. Dobra. Nawet co, zobacz, przy telefonie są kościory, tak jak w GTA 1 jeszcze. No, 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 To no. jest budek telefoniczny, brawo, Ej, naprawdę fantastycznie. fajny, ci powiem. Wiadomo, że dzisiaj tego nie przyjdziemy, kiedy możemy jeszcze raz sobie w to zagrać i wybrać inne questy, ty patrz. No, bo tych właśnie, bo tych przecież questów jest strasznie dużo. No, jest sporo. To Zajebiście. co, bierzemy teraz od kogoś stąd? Możemy. Już tu jesteśmy. Jasne, weź od Klikam. tego pana. A, to jest Pasza, patrz. Deaths among deaths. Saint Pasha Pasha's Regards. Regards. O, chyba będziemy kogoś musieli zabić, wiesz? Tak coś czuję. Coś mi się wydaje. Chyba Gasza Pasza, twórca o, tej pasz, mapki, tam jest, pojechał. Przed nami. Faktycznie. Ale tu już się skupmy. Tu nie nie ma może. Przejścia. O kurde. No nie, to tam tylko krążysz. Dobra, drugą stroną. Tylko właśnie chcę pójść tędy naokoło, bo to jest No, droga, wiesz? główną ulicą, dobra? Jestem tuż za tobą. To jest cmentarz. Fajnie. Już pestkujesz? Tak. O kurde! O kurde! Ich jest mnóstwo, dobra. Słuchaj, gdzie mnie wywali? W bazie. Ja wezmę kilka wesołych granacików. Dobra, znaczy to znaczy wziąłem wszystkie. Czy ja tu mogę kupować sobie lepszą pukawki, lepsze Pick up pukawki? the bomb. Niespecjalnie. O kurde, to ja mam do ciebe kawałek. Na kartę nie Kurde, wejdę. ja też padłem. Gdzie można sobie kupować rzeczy? Właśnie nie wiem gdzie. Wiem, że można granaty uzupełniać w głównej bazie, nie? Tam na No to na respie. pewno. Bo Myślę, tutaj gdzieś... może ci się uda. Dobra. Super. Nie podejdą przynajmniej. A tam się specjalnie nie ruszają. No tak. Nie, ale tu mega ważny jest ten decoy, nie? Ja nie wiem, jak botem to nabierają. Słyszałeś? Dobra. Dobra. Jest chyba okej. Nie. Jeszcze są. Ładuję, chociaż nie wiem po co. Tak, jeszcze gdzieś za. Dobra. Trumna. Klikam. Super, udało one się. Weapons unlocked, zobacz. Elegancko. A czyli jak ten, zrobimy odpowiednią ilość questów, to się dopiero wtedy blokują rzeczy, nie? Tak? Bo pokazało się, że tier 1 weapons unlocked, więc o! Teraz będziemy sobie pewnie mogli kupować jakieś rzeczy. W tej Zajebiście. naszej bazie. O kurde. To wydaje. Okej, Dobra, to możemy pójść wygląda po dobrze. kościora. Jasne, że Czekaj, tak. odpaszę myślisz, nie, zobaczmy co odpasza teraz da. Znowu odpaszę weźmiemy questa.
Harm's Deal, bo on widzisz ma strzelanie jakieś. No, to mi się podoba. To Crash jest... the Gun Exchange in West Garages. Dobra, spoko. Tylko gdzie to jest północ? Teraz to jest pytanie dobre, żeby pójść na West wtedy. No północ to pewnie jak jest strzałka na radarze do góry, nie? I West to w tym momencie będzie na lewo. Tutaj. Mhm. Tylko wiesz co? Ja bym się może cofnął do basementu sobie kupić pukawki, nie? Wiesz co, myślę, że tak raz jak zginiemy. Złożymy to wtedy można, nie? No w sumie rację. Aj, Piotrek, za twoja Oscarowa wiara w duet. No, a to są garaże. Okej. Chyba nie, to są garaże. O kurde. Już jest impreza? Ja nie wiem, czy jesteśmy w dobrym miejscu. Tak, bo przeciwnicy pojawiają się tylko w quest site'ach. Już tutaj byłem wcześniej i ich widziałem, wiesz? O, to na górze u góry jest, kurde, nawet go nie widziałem, no. Bot Kamil. I od razu masz tutaj po... A, no właśnie. Dobra. Ja wyczaję, czy mogę kupować na terenie bazy. Ale nikogo już tutaj... A nie, czekaj, jest samochód jakiś podświetlony teraz. Tak? Mhm. W sumie niedaleko ciebie, jak sobie tam krążysz. A, faktycznie. Ale nie przejdziemy tędy. Musimy znów naokoło to obrać. No właśnie, bo te podświetlenia źle działają, tylko wszystko byłoby idealne, gdyby kurczę te podświetlenia, które czasami się robiły jakoś tak. Trochę tak. Czy przez to przejść? Nie. Tu będzie jadka, coś czuję. O kurde, ty... Co się stało? Chyba zginąłem. Ja wiem dlaczego. Czemu? Autobus cię przejechał. Co? Tak. No nie gadaj. O, jak ja kocham takie akcje. To materiał jest pełny wtedy. Zawsze tak jest. Nie, tu nie wejdę, no. A tam, ten autobus tam jeździ cały czas? Tak. Nie, dobra, trzeba to jakoś... Kurde, się boję, bo ja na autostradzie jestem. Ale to idę tą drogą, wiesz? Nie, zobaczę, czy tędy się da wejść. Aha, bo ty... Nie da się tędy, bo to jest w złym miejscu trochę. Tak? Tędy nie ma co, no. AAAA! To jechał się autobus też. Nie, auto zwykłe. Co to jest? Ej, ale to jest świetna mapka, moi drodzy. Oczywiście macie ją w opisie. Właśnie do 4 osób, temacik. Ale... Tak, więcej osób tu na pewno jest lepiej pod kątem wyczajania, gdzie ma się iść, ale... No, dokładnie. Ale okej, no, zróbmy to dla paszy. O, załatwiłeś coś. Załatwiłem to. No i dobrze, elegancko. No. Słuchaj, dobra, weźmy z budki. Budki. Mhm. Jak ty je bierzesz? Ciosem czy B? E, nie, po prostu klikam, ale... Klikam E, ale to tak średnio działa. I teraz tak faktycznie nie działa. No dobra, nie chcą się bawić. To chodźmy tu mamy blisko. Weźmy kurde, sobie jeszcze pana autobusy paszy. Jeszczą. Chociaż ty zakładałeś, to ty jesteś może team leader. Może tak jest, no. Get a bomb. Okej, bomba jest tam. Chyba, że tam straciłeś tą bombę. Tak, ja tam straciłem. A tu wiesz co? Chodźmy tutaj. Zobacz, tutaj są drzwi. Mhm. Świetlone. Faktycznie. No i spróbujmy. Zaczynamy, czy będziemy mieli, czy bez bomby da radę w ogóle coś zrobić. Mhm. Podłóż? Okay. Ale co? Nie, bo to chodzi... Nie mam bomby. Aha. Teraz wracam. Flash Gordon. Nie spodziewałem Fastest się. Fastest man alive. Zaraz wracam. Ciun! Wyskoczę po pizzę. Yep. No patrz, co za... Super, już jestem. Super delivery. Najpierw kliknij w doorbella i klikaj w doorbella. 20 seconds until detonation. A w doorbella kliknąłeś? Run. Doorbella? Wcześniej kliknąłem, no. Aha, dobra. Putin. Make Russia great again.
Ty, wow. To był mocny wybuch jednak, wiesz? Dobre. I slow-mo jest. Przez chwilkę było. Kurde. Ależmy wysadzili chatę. Ej, zarobiste są te misje. Job zarąbiste te misje są, kurczę. Ok, jest. Jedno genialne. Suka bliat, wszędzie suka bliat. Nie mogę więcej się uleczyć, kurczę. Ja też średnio. Nie, Pasza ma dobre misje, ci powiem. Tak, Pasza ma dobre misje. Pasza, dajesz. No, coś nie chce dać misji, Pasza. Pasza, Rojceps. No, Jarek. Może mu się skończyły misje już. No to jest możliwe. Dobra, ziomek, ty co masz dla nas? Tego uderz. Albo kliknij E. Ice cold, Ivan. A ty już wziąłeś chyba, nie? Nie, to ty klikasz. Burn the crack house. Oh yeah, burn! A patrz, tam są drzwi. Royson potrzebuje banalnych wytycznych. Nie, no dokładnie. Zabij, podpal, wysadź. Powinien mieć taką koszulkę. Chociaż nie, była już kiedyś taka doskonała gra z równie doskonałym tytułem Crash, Kill and Destroy. Tak, dokładnie. Wow. Też sobie radzisz? No niby tak, chociaż tak za bizonem średnio przepadam, ci powiem. To. Run to cover. No to kurde, get the fuck out! Get the fuck out, Izako! Run to cover! Aha. Izak, ty jesteś w tym odcinku jak taki, taki Kenny, kurwa. No, nie zrozumiałem do końca, co chodzi w run the cover. Ale jest spoko. I love you, bro. You're so fucked up. Gdzie dobra. To się bronie zbiera? Bo ja bym chciał coś właśnie ogarnąć, jakąś nagrodę za to, co robimy wszystko, nie? No tak, bo na nas się nawet apteczki obraziły. Ładnie. A, to trafiłeś do bazy, widzę. Tak, przez przypadek. Żeby nie robić ze mnie jakiegoś super ogarniacza terenu. Dobra, tu jest nasze... Garaż stworzyłeś? Tak. A, no proszę. Tu jest to auto. Może to jest nasze auto. Wsiadłeś może w to auto? Kakuj. Jedziemy. No dobra, spróbujmy. To Subaru, patrz, jest. A to w środku dokładnie. Okej, jestem. Widzisz to? Ja nie mogę wyjść z tego, to jest najlepsze. No to, a po, no ci, na nim, na tym aucie. Nie działa mi nic. O. Dobra, dobra, ja już nie chcę jeździć autem, Izak. No, ja też chyba nie chcę. Ja, mi się już znudziła. Ale ty, jakie to są akcje w ogóle? A, to się w ogóle... Stary, jest tutaj automat C4. Gdzie to masz? Patrz, tutaj. Niżej? Na dole, no, na dole, zobacz. To jest automat C4, kliknij sobie na nim. No, klikam. No, wiesz, bo jak kliknąłem, to mi wleciała bomba z tego. Jest. Podnoszę bombę. Nie, bo wyrzuciłem przed sekundką, ale właśnie kliknąłem, to mi wyrzuciło bombę. Opuszczone strefy kupowania, bo to na tej zasadzie działa. No dobra, no. No właśnie, to jest kurde, taka miejscówka, gdzie powinny być rzeczy. Mm. O, tutaj? A nie, to też byłem przecież. No dobra, dajmy sobie jeszcze jakąś misję. Spoko, od różowych bierzemy? A od kogo tam chcesz? Bierzemy od ty. Wiesz, jak już działają mniej więcej te wskaźniki. Postecz, Mikhail. No dobrze, nie do końca chciałem taką misję. Save ale... one of your gang members. Okej. Okay. No to teraz musimy tak. To patrz, ja podchodzę do tego typa, nie? Mówię, strzelę ci w głowę. A nie, jednak nie. I właśnie go obroniłem w tym momencie. Właśnie trochę go uratowałem. Tak. Albo zrobimy dobrego i złego policjanta. Na przykład podejdźmy sobie tutaj do pana. Ej, zabiję cię! Nie no, on tylko żartuje. Wiesz, no spokojnie. Jeżeli będziesz gadał, to nic ci nie zrobi. No dobrze, przekonałeś mnie. Okej? Okay? No i, no i się nie... Załóżmy, że tak. To wróćmy do Mikaela, może się zgodzi, żeby nam wypłacić pieniądze za robotę. Dobra, nie, to trzeba pewnie wejść na jakiś teren zielonych. A, tam jest, zobacz, jest różowy. No, coś widzę, dobrze. Będziemy to robić. Tylko ja chcę lepsze spluwy. Musimy poczytać w opisie na Steamie następnym razem.
O! Jezus, wow! Maria. Izak! Kenny! Tam za drzwiami ktoś był, ci powiem. Ja tutaj nie mam przejścia na tej mapie, ci powiem. Aż tak? No, zostałem szybko zniszczony. O, ktoś obrywa obrażenia. Oni są za głupi. Typowy Seba. Dobra. Dobra. Ja... Nie, czekaj. O! Nie! Granat! Izak, spier! A tak, tak ładnie chciałem to zrobić. To mogło być ładne. O kurde, widać jakiś... To jest miejsce, w którym można rzucić... Najdzika. Jakie to są głupie akcje. Bo tak odpaliła się ta mapa i tak szukamy tego, błądzimy, tak wiesz, atrakcyjność spada z sekundy na sekundę materiału. Ale potem już klasyczny duet wjechał na salon. No to standardowo. To daj mi kogoś pozabijać, to jest mój odcinek, ja mam kamerę. Spoko. Ja wiesz, że ty jesteś prost. To jest flash kartą. Ja nie wiem, jak nazwać ten odcinek. Mam milion pomysłów. Quest od paszy. Zadanie od paszy. Albo... Robiliśmy quest od paszy. Z Kedim, z autem, z busem. Dobra, wjeżdżam. Znaczy no. Tu może być niebezpiecznie. Leży? A ty żeś go zabrył? Kurde mol, tu był no. Dobra, masz go zaraz po lewej i jest od razu zakładnik, wiesz? Także jesteś w stanie to ładnie ogarnąć. Nie zapalający, jak tam jest zakładnik. No spokojnie, wymierzyłem wszystko. Wymierzyłem. A to jeszcze, czyli to trzeba strzelać, to kurde. Nie, to jest... Wymierzyłem. My musimy ochronić tą wioskę. Dlaczego zrzuciłeś Tomahawka? Wymierzyłem, spoko. Wymierzyłem. O kurde, tier 2, weapons unlocked. No i super, ale co z tego? Co z tego? Gdzie są nasze pukawki? I want some goons, you know. A lot of goons, please. Dobra, ja wskakuję. Czekaj. Nie, a nie będzie kurde gdzieś jakiegoś sklepu, na przykład jakiegoś gościa, który będzie nam sprzedawał rzeczy? No, przykładowo. Czekaj, a może słuchawka? To byłoby takie... Logiczne by to było takie całkiem. Trochę tak. Jakby to jakbyś, był ktoś, kto sprzedaje rzeczy. Mhm. Brrr. Nie, ale strasznie fajnie mi się w to gra, wiesz. Tylko, że no tak, no przydałoby się chociaż Kevlar głupi. Może jest jakiś bug, no. Dobra, nieważne. Wiesz, te gifty tutaj są jeszcze jakieś w ogóle, które trzeba rozwalać. Chodź, kliknij ty. A nie, G. Nightclub Vlad. Nightclub. Kościora. To brzmi dobrze. Lil the Nighthouse, Nightclub and Steal the Cash. Okej, okay, to brzmi spoko. To brzmi okej. Okay. To brzmi okej, okay, aczkolwiek. Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Okay, skrzynka z piwem. Nie powiem spoko. Ojejku, co tu jest? Sauna chyba. Jest. Jest sauna, o Jezu. Jest stary, sauna. Jest Kevlar. Gdzie? W bazie się pojawił Kevlar do wzięcia. Czyli być może tier 2 to jest dopiero Kevlar na przykład. Faktycznie, to nie jest wykluczone. Ale jest Kevik. No dobrze, ja sobie podaruję Kevika i po prostu YOLO, nie? Ja do ciebie lecę. Leć. Nie mam granatów, nie mam kevlaru, mam tylko bizona, który nie potrafię strzelać. Super, na pewno damy radę. Ja mam flaszyka. Wrzucaj. Spoko, everything is pod kontrolą, jak to się mówi. Dobra. Ładnie, taktycznie. A kurde, do jakiego klubu rosyjskiego trafiliśmy, patrz. O kurde, no dobra. Ten klub jest zarąbisty. Gdzie był ten Kevlar, mordo, pamiętasz? Wiesz co, w... A, widzę, wisi. Przy... No, dokładnie. Faktycznie, no tak, tu się powinny pojawiać te rzeczy. No, dokładnie, więc się odblokują te bronie po prostu po kolei. Tylko tier 2 to nie jest, wiesz, to jest. SMG, tylko tak... Trzeba tych misji robić dużo więcej. Tak, oczywiście, że tak. Tylko wiesz, problem polega na tym, że nie możemy takiego materiału nagrać. Fajnie byłoby to podzielić na części, ale szkoda, że tu save'a nie ma, nie? O to chodzi. No właśnie. To jest idealna, wiesz, na jakiegoś live'a na przykład opcja, uważam, nie?
sobie tak po prostu 4 godzinki popykać pod rząd i to poczyścić wszystko jak się da, nie? No, ale kurde, drift ten pan kierowca dzisiaj, Stefan. Dobra, już do ciebie idę. Zaraz, zaraz, zaraz to robimy, Piotrze. Mam Kevlar, także you know. Gdzie jesteś? Tu jesteś? Shake it, baby. You wanna dance? Shake it, baby. Shake it. Dobra. Dobrze, 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 Piotrze. A bez kitu byśmy z tego GTA zrobili, nie? Ja wiem, jak się to skończy. No ja może będę przodem, co? Wiesz co, ja mam Kevlar, jestem, wiesz. Ja też mam Kevlar. Aha. Dobra. Nie, no nie wierzę po prostu, co oni robią, nie? No, to są wariaty, nie? Ja po prostu... Jaki ty poziom trudności wybrałeś? Najłatwiejszy. Jasne. Serio? Nie wierzę ci, Peter. Nie, no mówię ci. No średnio ci wierzę dalej. Ale to jest serio, to jest najłatwiejsze. Nie widziałeś po prostu. Nie widziałem, jak klikasz. No, musimy zrobić jeszcze tą misję, do widzenia. Nie popuszczę ci. Nie popuszczę ci. No spoko, możemy przecież robić. Nie puszczę ci. Dobrze, mam tonę granatów. Zarzucę ich i wejdę z pistoletem. Już zapalający, już zapalający. Już mi świeżbią łapki. Ja już im zrobię. A tam, tym pierwszym, tam z tego pokoju, gdzie cię zabili, to już zabiłem typa, ale jest kawałek dalej po lewej stronie za ścianą. Mhm. Tutaj już właśnie nikogo nie ma. Tutaj też już nikogo nie ma. Jest tutaj po lewej stronie, tu. Ja flashuję? Dobra. Wiesz co? No, flashuj. Dobra, wjeżdżamy. Yeah, motherfuckers! Woo! No proszę. Dobra, jest spoko. Dobra, otwieram drzwi i wychylam, sprawdzam. Czekaj, ja wrzucę granat. Ja rzucam palaka. Wrzuciłem granat. I się jara. Dobra, patrzę. Cisza. Pewnie po lewej będzie jeszcze coś. Nie, nie ma. Czysto. Nie gadaj. Dobra, mamy to. No to klikaj. Woo! Oh yeah. Heavy weapons van, next to nightclub, żeśmy blokowali. Kurde, czekaj, musimy to zobaczyć. Czekaj, van jest. Przy nightclubie. A tu jest gościu. Tak? Tak. O, I have kurde. Good tovar from Vlad. Zarąbiście, co tam masz, mordo? Super. Właśnie, nic nie ma chyba. Może od tyłu, nie? Ej, halo, panie, przyjaciel. I have good tovar from Vlad i tu nic nie ma. No chyba, że się pojawiły jakieś nowe smakołyki w naszej bazie. No albo wiesz co, albo po prostu nie możemy jeszcze, bo nie mamy odblokowanych tier, na przykład 5 weapons, nie? Aha. Dobra, moi drodzy, nie zmienia to jednak faktu, że... No w coś takiego jeszcze z Izakiem nie graliśmy. Jestem pełen podziwu dla tytanicznej pracy włożonej w konstrukcję tego projektu, sam zamysł i tak dalej. No śmiało można tą mapę nazwać Counter-Strike GTA. Dokładnie. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Warsztacik, kolejna mapa, bardzo wysoko oceniana. Macie oczywiście w opisie materiału linka do niej. Ogarnięta przez Duecik. Subskrybujcie nasze kanały, lajkujcie materiały. Bawcie się dobrze, bo po to tu dla was jesteśmy. Dzięki, Piotrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Pa, pa.